Witajcie! Dzisiaj przyjrzymy się jednej z wielu gier, która bardzo próbowała powtórzyć sukces, jaki odniósł Devil May Cry. Mowa tu oczywiście o Spawn Armageddon, grze akcji z kamerą z perspektywy trzeciej osoby, w której za pomocą topora oraz sporemu arsenałowi broni palnej będziemy pokonywać coraz to nowsze i straszniejsze potwory z piekła rodem. Zacznijmy jednak od tego, kim jest sam Spawn, ponieważ gdy pytam się o to znajomych, 1 na 10 odpowiada: Spawn jest zajebisty. 2 na 10 odpowiada: Spawn jest do dupy, a cała reszta: kim do cholery jest Spawn? Regret and hatred are all I am made of now. Yet I can remember love. Spawn, którego imię to Al Simmons, jest postacią z serii bardzo popularnych komiksów Todda McFarlane'a. Jest to były żołnierz sił specjalnych, który podczas misji w terenie został zdradzony przez swoich przełożonych zabitych. Jego dusza trafiła do diabła, który dał mu ofertę, nowe życie w zamian za ponowne ujrzenie przez chwilę swojej ukochanej. Oczywiście Simmons się na to bezmyślnie zgadza i zostaje oczywiście oszukany przez szatana. Jego nowe ciało jest zgniłe. Zostaje on również obdarzony różnymi piekielnymi mocami, zostaje jednym z generałów szatana. Ucieka on jednak na ziemię, odmawia szatanowi posłuszeństwa i od tej pory jest ścigany nie dość, że przez siły piekielne, to przez siły anielskie, siły boskie, które mają za zadanie go zgładzić. Komiksy są naprawdę bardzo, bardzo udane i godne polecenia. Jednak problem z tym jest taki, że takiej powieści nie da się przełożyć na grę, nijak by się próbowało. Jest ona po prostu zbyt długa i zbyt złożona. Więc jak te sprawy się mają w Spawn Armageddon? No, przejdziemy do tego za chwilę. Najważniejszym aspektem każdej gry jest gameplay. Spawn Armageddon próbował skopiować Devil May Cry'a. Jeśli pamiętamy, w protoplaście gameplay jest bardzo szybki, bardzo dynamiczny i przede wszystkim bardzo trudny. I wydaje mi się, że podczas kopiowania tych pomysłów musiał wystąpić jakiś błąd, ponieważ Spawn taki nie jest. Możemy tu zapomnieć o masie widowiskowych i szybkich kombosów, łączeniu ich ze sobą i pocie spływającym z czoła, gdy po raz 10-milionowy jesteśmy bliscy śmierci. Spawn jest bardzo łatwy. Bardzo, bardzo, bardzo łatwy. Może zginiemy raz czy dwa przy samym końcu gry, ale nawet to jest wątpliwe. Kombosy również, jest ich kilka, są dosyć powolne. I ostatecznie, tak czy inaczej, będziemy korzystać z 2-3 na okrągło przez całą grę. Do tego Spawn posiada różne piekielne moce. Zaczynamy grę, mając oblokowane już wszystkie. I prawdę mówiąc, skończymy grę, korzystając z jednej, maksymalnie 2 mocy na okrągło. Więcej zabawy będziemy mieli z bronią dystansową, ponieważ mamy jej dosyć sporo. Po pierwsze, łańcuchy Spawna, po drugie, strzelba, różne pistolety, pistolety maszynowe, minigany, wyrzutnie rakiet, jakieś tam bronie anielskie. To jest dosyć fajne i z tych broni będziemy dosyć często korzystać w celu pokonania co silniejszych wrogów. Bez tej broni gra mogłaby się stać naprawdę bardzo, bardzo trudna. Jak pamiętacie, w Devil May Cry broń palna służyła jedynie do tego, by przedłużać kombosy. W Spawnie, niestety albo też stety, większość walk będziemy wygrywać właśnie za pomocą broni palnej. Żeby nie było za łatwo, oczywiście będzie się nam do niej kończyć amunicja, ale również jest dosyć łatwo dostępna, dosyć często pada z pokonanych wrogów lub ze zniszczonych elementów otoczenia. Dobra, to już wiemy, czym walczymy, ale co będzie po drugiej stronie? Przez pierwszą połowę gry naszym głównym przeciwnikiem są przeróżne demony, istoty piekielne. Druga połowa gry skupia się głównie na istotach anielskich, aniołach, zabójcach z nieba. I wspominam o tym dlatego, że jest jedna zaleta ku systemowi walki ze Spawna, ponieważ praktycznie każdy wróg posiada pewne słabe punkty, które powinniśmy wykorzystywać w celu ułatwienia sobie gry. I ponownie, jeśli będziemy je ignorować, gra stanie się znacznie, znacznie trudniejsza. Między poziomami wzorem Devil May Cry będziemy mogli zakupić przeróżne ulepszenia za niebieskie orby padające z pokonanych wrogów. I ten aspekt został również ułatwiony względem protoplasty. Jedyne, co możemy tutaj ulepszać, to nasze obrażenie i ilość maksymalnej amunicji do każdej z broni z osobna, naszą ilość maksymalną życia oraz
mocy do wykorzystywania tych wszystkich naszych piekielnych umiejętności. Jednocześnie ulepszając maksymalną ilość życia i właśnie tej mocy, zwiększamy również ilość życia, które będziemy dostawać za każdym razem podnosząc czerwone orby dające nam życie i zielone dające nam moc. Graficznie gra jest bardzo dobra. Wszelakie poziomy, na których przyjdzie nam walczyć, są bardzo kreatywne, różne od siebie. Przyjdzie nam bowiem zwiedzić chociażby zwykłe takie ponure miasto, jakiś nawiedzony park, budynek teatru, piekło, czy przy samym końcu gry i Królestwo Niebieskie. I to jest bardzo, bardzo fajne, ponieważ gra nam się nie nuży. Każda lokacja wygląda naprawdę inaczej, ma całkowicie inny feel i to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Do tego, tak jak już powiedziałem, mamy przeróżne rodzaje wrogów. Każdy wygląda bardzo inaczej od poprzedniego, każdy jest bardzo szczegółowy, bardzo dobrze animowany i właśnie jeśli o animacje chodzi, są one naprawdę bardzo, bardzo dobre. Jeśli chodzi o wizualia, nie mamy tutaj na co narzekać. I podobna sprawa tyczy się udźwiękowienia. Wszelkie dźwięki, odgłosy potworów, wystrzały broni czy śmiech naszego bohatera są naprawdę fajne i pasujące do gry. Jednak to, co dla naszego ucha jest najmilsze, to muzyka. Jest bardzo dynamiczna i bardzo szybka w chwili, gdy musi taka być, a za chwilę będzie spokojniejsza i bardzo klimatyczna, gdy będzie to pasować do otoczenia, na przykład gdy będziemy zwiedzać piekło czy Królestwo Niebieskie. Przez cały czas będzie ona budować klimat. Fabularnie nie uświadczymy tutaj nic, nawet odrobinę zbliżonego do oryginału z komiksów. Po prostu zaczyna się tutaj nagle Armagedon, czyli walka demonów z siłami niebiańskimi. I to tyle. My stoimy sobie na środku i naparzamy raz jednych, raz drugich. Spawn jest bardzo głęboką, ciekawą i inteligentną postacią. W grze natomiast jest on zwykłym, tępym brutalem, który idzie i naparza wszystko, na co tylko trafi. No ale cóż, to jest gra akcji, czego by się po niej spodziewać, prawda? I teraz, większość rzeczy, które powiedziałem, ma wydźwięk negatywny. I tak, dla części graczy ta gra na pewno nie jest warta polecenia, ale dla drugiej części jak najbardziej jest. I już tłumaczę, o co mi chodzi. Zacząłem od tego, że gra ta jest taką ułatwioną, przytępioną wersją Devil May Cry'a. I dla jednych to jest wada, dla innych, na przykład dla mnie, będzie to zaleta, ponieważ nie muszę się męczyć godzinami z jednym poziomem. Gra jest na tyle prosta, że mogę sobie bez większego skupienia przechodzić misję po misji, ale nie jest aż na tyle prosta, żeby nie skopać mi tyłka od czasu do czasu. Tak, kombosy w walce wręcz są nieliczne i są, że tak powiem, stare słowo lamerskie, po prostu gówniane. Ale z drugiej strony jest tu dużo walki na dystans przeróżnymi ciekawymi broniami. I to mi się podoba. To jest bardzo fajne. Można powiedzieć, że rozgrywka jest momentami powolna. Tak, ale równocześnie jest bardzo strategiczna. Trzeba wykonać odpowiednie kombosy, trzeba wykorzystać odpowiednie bronie do odpowiednich przeciwników i sytuacji. Co mi się na przykład bardzo podoba. Gra ma również odpowiednią ilość dosyć prostych zagadek i elementów platformowych. I są one umieszczone w odpowiednich miejscach, tak żeby przerwać monotonnie walki, tak żeby dać nam innego do roboty od czasu do czasu. I ponownie, jest to jak najbardziej duży plus. A więc, gry tej nie polecam tym z was, którzy chcą mieć drugiego Devil May Cry'a, czyli bardzo, bardzo szybką akcję, bardzo wysoki poziom trudności i masę przeróżnych dynamicznych kombosów. Ale z kolei polecam tym z was, którzy chcą mieć po prostu niezłą grę akcji na około 8 godzin. Która nie jest na tyle trudna, żeby skopać wam dupy, ale jednocześnie nie jest na tyle łatwa, że można po niej przejechać jak walec po asfalcie. Okej, to by było na tyle. Pamiętajcie, żeby komentować, lajkować, subskrybować, śledzić mnie na Facebooku. Na tą chwilę. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!